Mikołaj Malecki, prawnik, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panu, witam, słyszymy się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy, bo wiem, że pan słuchał rozmowy z panem posłem i z panem ministrem. Chciałbym, żeby pan potwierdził, że już pan czuje się spokojny i wie pan, co się będzie działo i konstytucja jest szanowana i w zasadzie temat naszej rozmowy zniknął, wszystko wiemy. No, panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście nie czuję się spokojny, szczególnie dlatego, że ta wczorajsza uchwała Państwowej Komisji Wyborczej niczego nie zmienia. Proszę zobaczyć, że w tej uchwale stwierdzono jedynie to, że nie było możliwości oddawania głosów na kandydatów. Czyli stwierdzono coś, co w ogóle jest nieistotne z punktu widzenia kodeksu wyborczego, ponieważ kodeks wyborczy pozwala Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzać dwa fakty. Że był w wyborach jeden kandydat, albo że nie było w ogóle żadnego kandydata. I ta uchwała Państwowej Komisji Wyborczej żadnego z tych faktów nie stwierdza. W związku z tym nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby marszałek Sejmu zarządziła nowe wybory. Mogłaby to zrobić rzeczywiście, gdyby marszałek Sejmu stwierdziła, że zachodzi jedna z tych dwóch kodeksowych podstaw. To znaczy, że w wyborach był jeden kandydat, albo że nie było żadnego kandydata. Oczywiście jest to nieprawda, ponieważ było 10 kandydatów. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w żadnym zakresie nie zwalnia marszałka Sejmu tutaj z kompetencji do tego, z konieczności oceny tego, czy marszałek Sejmu ma podstawy zarządzić nowe wybory. W kodeksie wyborczym, przepraszam, już myślę o kodeksie karnym, ale to w sumie nawet nie jest takie nieuzasadnione. W kodeksie wyborczym nie ma podstaw do tego, żeby aktualnie zarządzać nowe wybory, a uchwała Państwowej Komisji Wyborczej niczego nie zmienia. Co jest też istotne, jest to druga jakby rzecz, ta uchwała jest niestety skandaliczna z innej przyczyny. Proszę zobaczyć, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, jakie są skutki tego, co ona stwierdza w tej uchwale. I to jest jakby sugestia jakaś, danie marszałkowi Sejmu jakiejś podkładki, próba dania marszałkowi podkładki do tego, żeby marszałek mógł, trochę tak jak było z tymi poleceniami pana premiera bez podstawy prawnej, żeby marszałek mógł teraz spokojnie zarządzić nowe wybory. Państwowa Komisja Wyborcza nie ma kompetencji, żeby mówić, co ma zrobić inny konstytucyjny organ państwa, w szczególności w tej sytuacji, co ma zrobić marszałek Sejmu. To jest wyłączna odpowiedzialność marszałka Sejmu, że jak dostanie na biurko uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, żeby teraz się zastanowić, czy biorąc pod uwagę kodeks wyborczy, zachodzą przesłanki do zarządzania nowych wyborów. Zachodzą, jeżeli był jeden kandydat lub nie było żadnego kandydata. Państwowa Komisja Wyborcza tego nie stwierdziła, no bo oczywiście byłoby to nieprawdą, a uchwała Państwowej Komisji Wyborczej stwierdza fakty, które są w ogóle nieistotne w aktualnej sytuacji. Więc krótko mówiąc, uchwała niczego nie zmienia. Jesteśmy w tym samym punkcie. Nie ma teraz żadnej podstawy prawnej, żeby zarządzić nowe wybory. Żadna nowa podstawa prawna się nie zaktualizowała. I oczywiście też nie ma żadnej podstawy prawnej już, żeby te nieodbyte wybory wczorajsze w jakikolwiek sposób przesuwać. Więc dalej jesteśmy w próżni. Czyli rozumiem, że pan się nie zgadza z tą narracją, która teraz się pojawia, że to oświadczenie PKW zamyka sprawę niedzielnych wyborów, że to mamy za sobą, wiemy, co się stało, a co się nie stało i w związku z tym możemy się zająć teraz spokojnie ogłaszaniem następnych wyborów. Pana zdaniem jakby sprawa niedzielnych, wczorajszych wyborów nie jest zamknięta? Sprawa wczorajszych wyborów nie jest zamknięta w sensie prawnym, to znaczy proszę zobaczyć, jaka jest konsekwencja też wydania tej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. To jest trochę oświadczenie też, że nie przedstawimy sprawozdania do Sądu Najwyższego. To znaczy nie będzie tego merytorycznego sprawozdania, które by ewentualnie mogło przed Sądem Najwyższym uruchomić tryb stwierdzenia nieważności tych wyborów. Więc to ta uchwała z jednej strony no, podejmuje pewne rozstrzygnięcia, stwierdza pewne fakty, że nie można było głosować. No to jest prawda, że nie można było głosować, tylko to nie są te fakty, o które chodziło w tym przepisie, w tym artykule 293 kodeksu wyborczego. A z drugiej strony no, to rodzi konsekwencje takie, że nie zaktualizuje się też kompetencja Sądu Najwyższego do zbadania ważności wyboru prezydenta, która od początku no, była tutaj podawana wątpliwość,
no Sąd Najwyższy nie mógłby stwierdzać ważności albo nieważności czegoś, co w ogóle nie zaistniało. Więc jakby o tyle ta uchwała Państwowej Komisji Wyborczej coś zmienia, że przynajmniej mamy wyczyszczony stan prawny, jeżeli chodzi o tutaj ewentualną działalność Sądu Najwyższego. No na pewno Sąd Najwyższy już nie ma no, żadnych podstaw do tego, żeby stwierdzać ważność czy nieważność wyboru. Ta sprawa nie dotrze do Sądu Najwyższego, nie będzie takiej wypowiedzi Sądu Najwyższego, więc również się nie zaktualizuje kompetencja do zarządzenia nowych wyborów na skutek stwierdzenia nieważności wyborów przez Sąd Najwyższy. A z drugiej strony uchwała PKW nie daje no, żadnej nowej informacji marszałkowi Sejmu, że zaistniała jakakolwiek podstawa kodeksu wyborczego, żeby zarządzać nowe wybory. Więc dalej jesteśmy w sytuacji, w której upłynął termin zarządzonych wyborów, władza machnęła na to ręką przez te bezprawne działania, które wcześniej też były podejmowane, te wybory się nie odbyły i oczywiście też nie zapominajmy o tym, że to jest podstawa do rozliczenia wszystkich tych osób za te wszystkie zaniedbania, które doprowadziły do tego, że wczoraj nie odbyły się wybory. No, z drugiej strony upływa kadencja pana prezydenta. Tak. Konstytucja mówi, że no, następny pewny termin, to znaczy następna pewna możliwość zarządzenia wyborów, to jest po prostu upływ kadencji pana prezydenta. Czyli po 6 sierpnia, jak zostanie opróżniony urząd prezydenta, na pewno wtedy się pojawi nowa podstawa prawna do tego, żeby zarządzać nowe wybory. Tylko proszę zobaczyć, w jakiej bylibyśmy sytuacji wtedy. No to już jest sytuacja, w której nie ma prezydenta. Po wyborach, po upływie kadencji, ewentualnie marszałek Sejmu przejmuje kompetencje prezydenta. No więc doprowadzenie do takiej sytuacji to też jest rozdrganie stanu praworządności w Polsce. No oczywiście są pewne tutaj możliwości ekstraordynaryjne. To było już podawane wielokrotnie. Mianowicie to jest zrzeczenie się urzędu przez pana prezydenta. No nie wiem, czy to jest realne, ale w perspektywie tak. prawnej taka możliwość istnieje. Czy pan, tak jak pan opowiada, powiedział pan o tym wyłączeniu Sądu Najwyższego z decydowania o przebiegu wyborów wczorajszych dzięki tej uchwale PKW, to się tak zastanawiam, czy to nie o to chodziło właśnie, że ze względu na to, że się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość nie do końca kontroluje to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym. I wiem, jak brzmi to zdanie, które mówię, no ale wiemy, o co chodzi. No, że może się okazać, że Sąd Najwyższy podejmie decyzję nie taką, jakby partia rządząca chciała. W związku z tym ta uchwała PKW daje możliwość ominięcia kompletnie Sądu Najwyższego. On się nie musi wypowiadać w tej sprawie. W związku z tym sprawa trafia do marszałka Sejmu, który oczywiście zrobi to, co partia rządząca chce. Czy dobrze to rozumiem, że tak może być, takie mogło być myślenie za tym, żeby PKW wydało takie oświadczenie? Ja nie chcę tutaj oceniać oczywiście politycznych aspektów tej sprawy, ale rzeczywiście, no jak się spojrzy na to, jak ta uchwała jest sformułowana, do czego nie było podstaw prawnych, no bo w uchwale nie można przesądzać, co ma zrobić marszałek Sejmu, jakie są skutki wynikające ze stwierdzenia pewnych faktów, no to rzeczywiście, tak naprawdę obiektywnie rzecz biorąc, no pomijając intencje Państwowej Komisji Wyborczej, bo być może one były szczytne i jakby dobre, ale widzimy, co się stało. Obiektywnie rzecz biorąc, tak naprawdę ta uchwała to jest wypełnienie paktu pana Jarosława Kaczyńskiego i pana Jarosława Gowina. Przypominam, że pakt przewidywał, że trzeba jak najszybciej zarządzić nowe wybory prezydenckie. No i no, Państwowa Komisja Wyborcza chce dać podkładkę, czy daje podkładkę marszałkowi Sejmu, żeby teraz marszałek Sejmu mógł powiedzieć, mam czyste ręce, no Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że zachodzi przesłanka do zarządzania wyborów, bo napisała w uchwale o skutkach swojej decyzji, ale to jest oczywiście bezprzedmiotowe. Marszałek Sejmu nie może tak zrobić. Marszałek Sejmu nie ma żadnej podstawy prawnej na mocy tej uchwały, jakiejś nowej podstawy prawnej, żeby zarządzać termin wyborów. To będzie autonomiczna ocena, to znaczy to jest wyłączny obowiązek marszałka, żeby teraz porównać dokumentację z kodeksem wyborczym. Może zarządzić wybory, jeżeli jest spełniony artykuł 293 kodeksu wyborczego, to znaczy Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w uchwale, że jest jeden kandydat albo że nie ma żadnego kandydata. Państwowa Komisja Wyborcza niczego takiego w uchwale nie stwierdziła. W związku z tym nie ma żadnej podstawy prawnej dla marszałka, żeby zarządzić nowe wybory. Zarządzenie tych wyborów, korzystając z tej niby podkładki,
To jest oczywiste przekroczenie uprawnień przez marszałka, zarządzenie wyborów bez podstawy prawnej, no i to oczywiście oznacza, że te nowe wybory zarządzone na takiej podstawie prawnej są oczywiście wyborami nieważnymi. W świetle prawa takie wybory zarządzone być nie mogły. Muszę powiedzieć, naprawdę dożyliśmy czasów, w których każdy obywatel powinien studia prawnicze skończyć, żeby się móc poruszać w miarę sprawnie po życiu publicznym w tym kraju. Ale chciałem jeszcze pana na koniec zapytać ostatnie pytanie o to, co się wydarzyło w Sądzie Najwyższym. Czy ja dobrze rozumiem, że Sąd Najwyższy nie jest w stanie nawet rozpocząć procedury wyboru nowego kandydata na nowego prezesa Sądu Najwyższego? Tak, przez decyzje, takie trochę dyktatorskie decyzje pana sędziego Zaradkiewicza, sędziowie w ogóle nie są w stanie tak naprawdę sensownie przejść do dalszych punktów porządku obrad, ponieważ pan Zaradkiewicz w ogóle nie pozwolił sędziom przegłosować porządku obrad. No to nie jest tak, że pan sędzia Zaradkiewicz przychodzi na zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego jak jakiś dyktator i ma rozstawiać po kątach sędziów, tylko on ma zorganizować pracę zgromadzenia ogólnego. To jest ciało kolegialne i to ciało kolegialne podejmuje decyzje. To mają być decyzje zgromadzenia ogólnego, a nie dyktatorskie decyzje pana Zaradkiewicza. W związku z tym podstawową zupełnie kwestią jest to, żeby w ogóle ustalić porządek obrad tego zgromadzenia. I tych wniosków o takie głosowanie pan sędzia Zaradkiewicz w ogóle nie dopuszczał, odrzucał je. No więc jeżeli mówimy o obstrukcji w ramach zgromadzenia ogólnego, to wyłączną obstrukcję, zresztą też bez żadnej podstawy prawnej, z naruszeniem regulaminu i konstytucji, tą obstrukcję stosuje pan sędzia Zaradkiewicz, który nie pozwala przegłosować legalnie złożonych wniosków, które no, są czymś podstawowym, żeby w ogóle cokolwiek to zgromadzenie ogólne mogło dalej zrobić. Proszę też zauważyć, że pan sędzia Zaradkiewicz jest osobą tylko pełniącą obowiązki, wykonującą obowiązki prezesa. To nie jest konstytucyjny organ, to nie jest prezes. Więc nie może pan sędzia Zaradkiewicz narzucać konstytucyjnemu organowi, jakim jest zgromadzenie ogólne, co to zgromadzenie ogólne ma zrobić. A już rzeczą zupełnie skandaliczną, i to będzie kontynuacja tego wątku jutro, bo będzie zgromadzenie ogólne wznowione, rzeczą zupełnie skandaliczną jest to, że komisja powołana do zliczenia głosów stwierdziła wynik głosowania, a pan sędzia Zaradkiewicz stwierdził, że należy te głosy policzyć w inny sposób. No to przecież to jest niedopuszczalne, żeby jednoosobową decyzją, znowu jakąś dyktatorską decyzją, sędzia Zaradkiewicz kwestionował policzenie głosów przez jedyny kompetentny do tego organ zgromadzenia, jakim w tej sytuacji była ta komisja złożona z sędziów, którzy policzyli głosy i stwierdzili wynik głosowania. No więc to jest naprawdę to zgromadzenie ogólne, sędziowie zgromadzenia ogólnego, ci legalni sędziowie, walczą jeszcze o ten ostatni bastion praworządności. A pan sędzia Zaradkiewicz i władza polityczna, tu też pan prezydent ma swoje trzy grosze, bo ustanowił niekonstytucyjny regulamin dla tego zgromadzenia ogólnego, więc władza polityczna i pan sędzia Zaradkiewicz chcą zrobić wszystko, żeby ten ostatni jeszcze bastion praworządności zniszczyć. Ja trzymam naprawdę kciuki za sędziów Sądu Najwyższego, żeby obronili w tych trudnych czasach, też związanych z chaosem wyborczym, który wszyscy obserwujemy, z niekonstytucyjnymi, bezprawnymi działaniami władzy, żeby sędziowie obronili się przed atakiem wymierzonym w serce państwa demokratycznego, to znaczy w niezależne i niezawisłe sądy, bo na końcu to my, obywatele, poniesiemy tego wszystkiego konsekwencje. Jeżeli Sąd Najwyższy zostanie zniszczony, to tak naprawdę no, władza polityczna może już wszystko, bo nawet nie będzie organu, który mógłby stwierdzić rzetelnie, czy prezydent został wybrany w ważnych wyborach przeprowadzonych zgodnie ze wszystkimi zasadami. To prawda. Panie Mikołaju, dziękuję bardzo za rozmowę. Czekamy rzeczywiście na to zgromadzenie jutrzejsze w Sądzie Najwyższym. Fascynujące czasy dla prawników i dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Mikołaj Małecki, Uniwersytet Jagielloński, był z nami.